Zostań reporterem z miejsca wydarzeń. Spacer z awizynoszem i sykutem, a także spotkaj awizynosza i dorzuć się do puszki. Czy naklejki metra warszawskiego oraz wysepka drogowa od Zarządu Dróg Miejskich. O tym nie tylko. Dzisiaj w specjalnym wydaniu Mniejsza z tym Biz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która gra Sepson. 31 finał. Zaczynamy dziś w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czołem, awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Dziś wyjątkowo tylko i wyłącznie o licytacjach, o tym, co ciekawego możecie wylicytować ode mnie, zagłosować, przekazać pieniądze czy innego rodzaju rzeczy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo w tym roku gra Sepson. A ponieważ dzięki nim zawdzięczam swoje życie, a chyba wszyscy chcielibyście, aby awizynosz mógł dalej nagrywać, czy też inne osoby mogły na jego miejsce występować i żeby było później więcej takich osób, które by się mogły inspirować, czy pokazywać Wam komunikację miejską i różne inwestycje z innych perspektyw niż zazwyczaj, to najlepiej wesprzeć WOS. Oczywiście do niczego nie zmuszam, nie namawiam, jeśli macie odmienną opinię, nie chcielibyście nic o tym słyszeć, po prostu nie oglądajcie tego filmu, nie interesujcie się tym. Natomiast nie psujcie nam dobrej zabawy w finał 29 stycznia, czyli już w najbliższą niedzielę, bo również wtedy będziecie mogli mnie spotkać. Ale zanim to, najpierw licytacje. Licytacje, a mianowicie, albo w sumie najpierw powiem o tym, gdzie będzie można mnie spotkać. Spotkać będziemy można w całej Warszawie, na moim serwerze na Discordzie, na Avizolandii, do którego macie link w opisie. Będziemy pisać razem z Dominikiem, z którym będę questować, gdzie będziemy się znajdować w danym momencie na mieście i gdzie będziemy jechać. Głównie będziemy w okolicach lotniska Chopina, pociągach, tramwajach, raczej nie w metrze. Będziemy też specjalnie mieli pit stop 30-minutowy, aby się z wami spotkać. Od godziny 10 do 10.30 będziemy przed bramkami na stację metra Bemowo przy wyjściu do ratusza i Powstańców Śląskich. Tam będziecie mogli nas spotkać, przez te pół godziny będziemy specjalnie na was czekać. Pytania jakieś do mnie będziecie mogli również zadawać, porozmawiać, dorzucić w tym roku będziecie mogli w potrójny sposób, czyli albo tradycyjnie do puszki, moja puszka jest jeszcze pusta, bo jeszcze się nie zaczęła cała zabawa, bądź kartą do Dominika, bo Dominik w tym roku ma kartę, ewentualnie blikiem, jeśli będziecie potrzebować, no i oczywiście eskarbonka, do której za chwilę dojdziemy. Ale teraz przejdźmy do tego, jeżeli chcielibyście trochę więcej pieniędzy przekazać i coś dostać w zamian więcej niż tylko i wyłącznie serduszka, które mam dla Was. A, i jeszcze jedno. Dla pierwszej osoby, która mnie spotka i powie do mnie słowo klucz, czyli że chce dostać ode mnie awizonosz, od awizonosza to zdjęcie, to dam zdjęcie, pierwsze zdjęcie, które mam tu wydrukowane, jeszcze stade Avizolandii, ewentualnie awizonosza ludzika Lego. Natomiast przejdźmy do tego, co jest w dzisiejszym temacie licytacji. Licytacja pierwsza, jaką mamy, to jest zostań reporterem z miejsca wydarzeń w jednym odcinku Awizynosza. Czyli w skrócie, zostań Jakubem Sykutem w jednym filmie. Podkreślam, to nie jest zamiana Jakuba Sykuta, to jest tylko wyłącznie jednorazowe wydarzenie. Aktualnie 6 osób to licytuje, kwota aktualnie to jest trochę ponad 120 zł, więc jeszcze mała cena w porównaniu z drugą licytacją. Ta licytacja jest do poniedziałku, do 21, więc jeszcze przed Wami trochę czasu, jeśli chcecie. Link do tej licytacji macie teraz w opisie i w karcie. A co się zawiera na tą licytację? Będziecie brali udział w filmie. Jednym filmie powiedzieli jednocześnie część główną, którą zawsze mówi Jakub Sykut w różnych filmach, na przykład Tramwaj kierunek Winnica, czy Tramwaj kierunek Wilanów. Opowiecie o inwestycji, różnych ciekawostkach. Będziecie też mogli przygotować całą tą kwestię i zobaczyć, jak to się robi wszystko od zaplecza, bo będzie również z nami Jakub Sykut i ja i będziemy to wszystko nagrywać. A potem ciekawostka. Ciekawostka, czyli
to, czego zazwyczaj możecie jeszcze nie wiedzieć na temat danej inwestycji i tego, co tam się dzieje. To wszystko łączy się w jedną całość. W ramach tego jest jeszcze oczywiście dla osób, które nie mają karty miejskiej, bilet dobowy, abyśmy mogli na spokojnie dojechać do wszystkich inwestycji, bo inwestycje, datę i miejsce wybieracie wy, czyli osoba, która wygra licytację, abyśmy mogli się po prostu dogadać i oczywiście wiadomo, że byłoby lepiej, gdybyśmy nagrali, jak już będzie ciepło, a nie tak jak teraz, jak jest zimno. Licytację osoba, która wygra, może zrealizować do chyba 30 września, jak dobrze pamiętam, jakoś do początku kolejnego mojego roku akademickiego. Natomiast druga licytacja też jest ciekawa. Spacer z awizynoszem i sykutem. Aktualnie kwota, która tam jest, to jest dla mnie już zabójcze, ale domyślam się, że jeszcze podniesie się. Co prawda ta licytacja jest tylko możliwa do dzisiaj, więc jeśli chcecie jeszcze w niej wziąć udział, to koniecznie szybko się nią zainteresujcie. Co w ramach tego jest? Spacer z nami, czyli z sykutem i awizynoszem. Po Warszawie, centrum i nie tylko. Różne inwestycje, co jest planowane, nasze opinie na temat tego, różne, co się dzieje i o tym wszystkim będziemy Wam mówić w ramach tego spaceru. Mało tego, tak jak przy poprzednim, oferuję osobie, która nie ma karty miejskiej, bilet dobowy, zgodnie z oczywiście przysługującą dla niej osoby ulgą, czyli albo ulgowe, albo nie, żebyśmy mogli na spokojnie pozwiedzać Warszawę. Nie wiem, ile to będzie trwać, nie powiem Wam, jaka będzie trasa, bo to wszystko jest ciekawostka i tylko właśnie osoba dla informacji dla osoby, która już faktycznie wygra licytację. Aktualnie 7 osób licytuje, kwota jest ponad 600 zł. Jeśli chcecie się dorzucić, koniecznie kliknijcie teraz przycisk w karcie lub w opisie do tej licytacji, abyście mogli jeszcze coś tutaj dorzucić swoje, no z tego co widzę już ponad 11, 10 zł musicie dorzucić, aby podnieść cenę, ale jeśli chcecie, to zapraszam bardzo serdecznie. Będzie mi niezmiernie miło, jak ta kwota jeszcze podciągnie się do góry i jak to wszystko zostanie zrealizowane w najbliższym roku. Co jeszcze mogę powiedzieć z ciekawostek na temat tego? To jest to, iż aktualnie, jak ja to nagrywam, a ja to nagram do Was trochę wcześniej, zostały 22 godziny, bo to jest tylko i wyłącznie dziś do 21. W trakcie finału licytacji będzie specjalny live, abyśmy mogli to wszystko Wam pokazać dokładnie w finał i zobaczymy też, jaka kwota zostanie wylicytowana na sam koniec. Dobrze, przypominam Wam jeszcze również, że posiadam e-skarbonkę, więc dla osób, które nie będą mogły przyjechać do Warszawy specjalnie, spotkać się ze mną, no po prostu będą chciały wesprzeć WOŚP, ale na odległość, ale również za pośrednictwem mnie, zapraszam do tego. Link w karcie i w opisie do mojej e-skarbonki, choć ja lubię mówić e-puszki. Aktualnie jest tutaj 10 zł. Przy okazji Wam mówię, że warto nawet te dorzucić się dychę czy piątaka, jeśli jest w ogóle taka możliwość. Zobaczmy, jest możliwość piątaka? Jest. Ponieważ bardzo ciekawa rzecz się pojawia. Dostajecie dedykowany do siebie film, w którym Jurek owszem tak mówi różne rzeczy, natomiast instruktura jest ciekawa, że to jest spersonalizowany film. Dokładna kwota, jaką podaliście, dokładne imię, które tutaj piszecie, więc możecie nawet pisać Avizo, czy dowolne nazwisko i to jest spersonalizowane pod Was i dokładnie właśnie to jest mówione. To jest ciekawostka, ja dorzuciłem się, więc akurat wiem, aby nie było, że ja nic się tutaj nie dorzucam, więc początek jest ode mnie. No i na koniec licytacje osobne, czyli na przykład naklejki metra warszawskiego, mapka Warszawy KMM, czyli koło myśli poeta. Jak widzicie, stara mapa Warszawy, stare naklejki, stary schemat pierwszej linii metra, schemat drugi i pierwszej linii metra jeszcze tylko księcia Janusza Trocka i innego rodzaju różne ciekawe naklejki. Aktualnie kwota to 640 zł, 6 osób licytuje, to da więcej. No i druga licytacja, którą Wam tutaj pokażę, mianowicie wysepka drogowa od Zarządu Dróg Miejskich. Tak jak to aktualnie wygląda. Kwota, jaka jest w tym momencie, to jest 313 zł. I czemu Wam to pokazuję? Bo jedyną osobą licytującą jestem ja. Więc jeśli nikt się nie dorzuci, a finał tej licytacji to 5 lutego, to ja to wygram. Nie mówię, że chcę to wygrać, ale za taką kwotę jestem w stanie ją przeznaczyć na tą wysepkę. Co się wątpię, żeby na tylu zostało, ale jeśli zostanie, to mniejsza z tym, którym zobaczycie tą wysepkę. Także zapraszam również do tego głosowania i licytowania. Mało tego, jest mnóstwo innych licytacji, do których macie teraz link w opisie. Między innymi dzień z ZTM, serduszkowe kartki, plakaty, karty miejskie właśnie, specjalny tutaj plakat ZTM-owy, encyklopedia metra, radiowozem przez Warszawę, dzień życia kolejarza, moc atrakcji tramwajowych, naprawdę co nie miara, przejazdami tramwajowymi, przejazdami autobusowymi, zabytkowymi, tablice zabytkowe, tramwajowe, autobusowe, kalendarz koła miłośników kluby miłośników komunikacji miejskiej, czy właśnie naklejki archiwalne od koła miłośników metra,
Szczęśliwa Trzynastka, czyli od kolei mazowieckich atrakcje, no i różnego rodzaju autobusy, tramwaje też specjalistyczne będą jeździć właśnie w trakcie finału. My nawet prawdopodobnie wpadniemy do takiego tramwaju, ale ponieważ tam nie możemy testować, tylko się przejedziemy kawałek, żeby się spotkać i zbić piątki z osobami, które tam znamy. To był moment tyle z tego specjalnego Mniejsza z tym, w którym Wam przekazałem najważniejsze informacje, gdzie nas można spotkać. Przypominam, jeszcze raz, 10:30 metro BMW od strony Powstańców Śląskich przy bramkach na stacji metra. W strefie oczywiście bezbiletowej, abyście mogli na spokojnie do nas podejść, spotkać się z nami, dorzucić się i dostać jedno z tych serduszek, które już tutaj mam i będę musiał do Was specjalnie przyciąć, wyciąć i jak będziecie chcieli nakleić na Was. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i już jutro na wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2023 roku. Do zobaczenia! Siema!